Doberek, ja jestem Strzybor. Dzisiaj zobaczymy historię opisaną w Kompasie Tracera. W niej Wrona pożycza sam kompas i udaje się na wyprawę z Glintem, odwiedzając różne miejsca. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie mieć nowe filmy o Destiny 2, a także zostawcie lajka i komentarz, jeżeli spodoba Wam się ten materiał. Zaczynajmy. Na sam początek, co wiemy o tej historii? Najprawdopodobniej wydarzyła się ona gdzieś przy początku sezonu Utraconych. Wrona aktualnie jest teraz na statku cesarzowej kombinatu, a Glint szuka bezgłowych razem z nami. Sama historia z kompasu była udostępniona wraz ze startem sezonu, ale tylko w wersji angielskiej. Polska wersja zawierała tylko początek, czyli igła prowadzi nić do celu, przeszkody zostają usunięte z drogi. Zobaczmy więc, co działo się po wyruszeniu w drogę. Kimeriański garnizon. Pożyczyłem kompas Tracera, stale kieruje mnie do miejsc, które wydają mi się jakby znajome, ale czegoś w nich brakuje. Gdy Glint o to pyta, mówię mu, że coś mnie do nich przyciąga. Wiem, że tego nie kupuję, ale nie chcę nazwać mnie kłamcą. Jaskinie są naprawdę głębokie. Znalazłem kawałek szkła poplamionego floretem królowej. Wąchając szkło, poczułem mocny smak mentolu w ustach. Zapachniało nostalgią. Tylko tak mogę to opisać. Uroborea. Kompas ciągle mnie tu kieruje, ale za każdym razem tylko przez kilka tygodni. Mam wrażenie, że wyczuwam z wyprzedzeniem, w które tygodnie kompas spróbuje mnie tu doprowadzić. Jakby odliczał jakiś wewnętrzny zegar. Zobaczyłem czarnoksiężnicę pochwyconych, która zniknęła w powietrzu. Wydaje mi się, że powinienem wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale tę wiedzę zakrywa mgła. Będę szukać dalej, może mgła wreszcie opadnie. Kaplica Utracenia. Po przebudzeniu na tym nagrobku poczułem się, jakby w moim mózgu wyżłobiono granicę. Czasami mam wrażenie, że coś się przez nią przedostaje w tę lub tamtą stronę. Ale wszystko jest zamazane i nie wiem, czy to coś zupełnie nowego, czy tylko nowego dla tego mnie. Pamiętam, że tu stałem i wypowiadałem życzenie. Nie wiem, czy to było przed, czy... Wiem tylko, że zacząłem to robić, albo kontynuowałem? Wtedy, gdy po raz pierwszy stałem się światłodzierżcą. Rzucałem monety z urwiska i szeptałem małe życzenia. Nic wielkiego, tylko rzeczy, na których spełnienie się mogłem liczyć. Teraz nie wydaje mi się to tak głupie, gdy wiem o Ahamkarach. Strzaskane ruiny. Jest takie miejsce w pobliżu rdzenia Keresa. Spory gość z tego Keresa nosi na plecach całe śniące miasto. A może Keres to ona? Każdego dnia dociera do mnie, jak mało wiem, ale nikt nie garnie się, by uzupełnić luki w mojej pamięci. Tak czy inaczej, czuję się tu na swoim miejscu. Jak w domu. Glint mówi mi, że pod śniącym miastem ukryty jest jakiś pałac, ale ja widzę tylko jeszcze więcej mgły. Może dobrym pomysłem jest zeskoczyć. W najgorszym razie się zabiję. Może spadając zobaczę coś przydatnego. Glint tego nie pochwala. Twierdza oszlifowanych ostrzy. Coś tu jest nie tak. Gdy dotykam kamiennych budynków, wydają się puste. Nie w sensie fizycznym, ale jakby stanowiły imitację tego, czym były kiedyś. Niepokoi mnie, jak znajome wydaje się to uczucie. Wydaje mi się, że słyszę głosy. Otchłań Agonarch. Długo stałem w zatoce, zanim to zrozumiałem. Wszystkie te miejsca to bramy. Jak sądzę, nie jedyne. Kluczem jest floret królowej. Dzięki, Glint. Smak. Cóż, wciąż jest paskudny, wciąż nostalgiczny. Co mam o sobie sądzić, jeśli zacznę go lubić? Na razie muszę zdobyć go tyle, by udało mi się wytyczyć do końca te sekretne ścieżki. Pora ruszyć na polowanie. Wszystko, co tu mamy, bardzo skupia się na wspomnieniach Wrony. Wspomnieniach, których nie powinien mieć jako strażnik. I sam o tym mówi, że czuje, jakby w jego mózgu była granica. Poza nią rzeczy są zamazane, chociaż ma wrażenie, że niektóre rzeczy się przedostają w jedną lub drugą stronę. Już wiemy, że Savathun przywróciła mu wspomnienia z bycia Uldrenem. Z drugiej strony Mara mówiła, że nie ma on wspomnień z tego życia. Zajrzała mu w umysł i nie widziała ich. Bardzo to się komplikuje. To już nie jest kwestia tego, skąd Savathun wzięła jego wspomnienia, ale tak naprawdę skąd on sam je ma. Jeśli ich nie ma, to czemu różne rzeczy wydają mu się znajome? A jeśli je ma, to czemu Mara ich nie znalazła? Chyba, że to królowa nas okłamuje. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Strzybor. Do zobaczenia.